Tak naprawdę musimy zaczekać na uruchomienie reaktora ITER, które przewidziane jest pod koniec 2025 roku, ponieważ wciąż obecnie działające na świecie reaktory eksperymentalne, Tokamak-Jet w Wielkiej Brytanii, czy również w tej chwili największy na świecie stelerator Wandelstein 7X, który został uruchomiony niedawno w Niemczech, mają na celu opracowanie różnych technologii, a więc sprawdzają materiały konstrukcyjne do budowy takich reaktorów, badają kampanie eksperymentalne przeprowadzane na tych reaktorach, na tych urządzeniach, mają na celu opracowanie tak naprawdę scenariuszy fizycznych na reaktorze ITER, jak również różne metody grzania plazmy, ponieważ jest to również wyzwanie, jak również reaktor ITER będzie pierwszym urządzeniem, które będzie właśnie zademonstruje wytwarzanie trytu w tak zwanym blankiecie, a więc elemencie wewnętrznym komory tego urządzenia, gdzie w wyniku reakcji właśnie litu z neutronami, które powstają w reakcji DT, będzie generowany ten tryt, ponieważ ilość trytu na świecie też jest ograniczona, a chcemy, aby te reakcje zachodziły cały czas, aby uzyskać z nich docelowo energię, więc tutaj te wszystkie technologiczne aspekty na ITER-ze będą testowane. A więc no, czekamy na pierwszą plazmę w 2025 roku i miejmy nadzieję, że wszystko będzie pomyślnie.